program MBA Politechnice Rzeszowskiej obejmuje ciekawe tematy, ale co bardziej interesujące, to koncepcja kształcenia bardziej zorientowana jest nie tyle w stronę akademicką, ile bardziej praktyczną, a więc słuchacze w dużym stopniu zainteresowani są nie tylko teoretyczną wiedzą, ale jej zastosowaniem do bardzo praktycznych, jeśli chodzi o zarządzanie, a to jest temat dzisiejszych zajęć, oraz jeśli chodzi o wartości i etykę. Tak rzadko o tym myślimy, tak rzadko wdrażamy to, co można wdrażać z zarządczego i nie tylko zarządczego punktu widzenia. I o tym dzisiaj w wymiarze praktycznym rozmawiamy. To są bardzo ważne tematy dla wszystkich ludzi i co więcej, to są takie tematy, które związane są z szerokim horyzontem rozumienia na przykład zarządzania jako elementu wpływu człowieka na człowieka. Nie da się odłączyć cech osobowości w zarządzaniu i nie da się rozdzielić zarządzania w miejscu pracy od wpływania na swoich najbliższych. O tym między innymi dzisiaj rozmawiamy i to jest przedmiotem naszych studiów głębokich, ponieważ polegających na często konfrontacji z własnymi koncepcjami, bo każdy z nas ma własną koncepcję życia, własną koncepcję zarządzania oraz własną koncepcję etyki. Tego dzisiaj słuchacze MBA Politechniki Rzeszowskiej się uczą.